Siema, siema, ja jestem Kokolino i to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj wam pokażę wszystkie lokalizacje do znalezienia super rewolwera. Ja niestety jeszcze tego rewolwera nie mam, dlatego będziemy na bieżąco. Ja tylko mam ten rewolwer z samonapinaniem, ten złoty, więc dlatego lecimy i będziemy na bieżąco sobie razem zdobywać te rewolwery. Więc lecimy do pierwszej lokalizacji. Pierwsza lokalizacja jest bardzo, bardzo, bardzo blisko mnie, gdy znajduje się ona tutaj. O nie, 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 nie. O, nie da się wyhamować tym opresorem, hehehe. Dobry, 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 halo, halo, dobra. Pierwsza lokalizacja jest, już wam pokazuję oczywiście na mapie. Wszystko lokalizacje wam dokładnie pokażę. Dobra, pierwsza lokalizacja jest tutaj, o tu, w tym miejscu. Patrzcie tu. Na mapie jest tu, w tym miejscu. Tu jest cała mapa, ona jest dokładnie tu, o to, w tym miejscu. Tu, 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 tu. Dobra, dobra. I tu mamy... Pum. Zbadać ślad trzeba. You can find me. You can find me. Coś takiego. Dobra, mamy pierwszy ślad z pięciu, a więc widzimy się już w kolejnym miejscu, w kolejnej lokalizacji kolejnego śladu. Dobra, więc jesteśmy już przy drugiej lokalizacji. Ta lokalizacja jest bardzo drastyczna, więc tak uważajcie. Tutaj macie jakiś wyścig, tutaj macie kolejny wyścig, to jest lotnisko Trevora ogólnie. Tutaj macie całą lokalizację mapy i to jest lotnisko, przy lotnisku Trevora. O, to jest tutaj w tym miejscu, tutaj macie tą drogę, to możecie ją znaleźć. Jak będziecie jechać tą drogą, to zobaczycie takie jakby śmieci, takie tutaj płotki 4-5, to możecie znaleźć. I tutaj jest rączka taka, o, to jest taka rączka, o, ta rączka. O, to, ta rączka i po prostu będziecie mieli, żeby kliknąć sobie w prawo, no chyba, że gracie na kompie, to chyba W albo coś tam. Ale już to zrobiłem niechcący, bo zapomniałem włączyć nagrywanie, więc już to zrobiłem, więc po prostu się widzimy już przy trzeciej lokalizacji. Dobra, a więc jesteśmy już przy trzeciej lokalizacji. To jest tutaj przy lotnisku MCZK, czyli Mackenzie'ego. To są te, tutaj macie takie 3T, takie tutaj domek, taki, taki, taki. To jest o tutaj przy tej stodole. Tutaj akurat macie misję zdobywanie, więc to będzie bardzo łatwo namierzyć. O tej macie całą lokalizację tutaj, o. I tutaj macie tą misję zdobywanie, więc to będzie bardzo łatwo namierzyć. O. I to jest tutaj taka, o, maczeta. Patrzcie, podchodzicie tutaj i to jest taka maczeta, widzicie? O. Bardzo łatwo do namierzenia. Więc widzimy się już przy kolejnej lokalizacji. Dobra, jesteśmy już w czwartej lokalizacji, z tego co dobrze liczę, tak, czwartej. Tutaj jest to w Paleto Bay, przy takim domku z Elką koło misji. Tutaj macie misję pod tytułem Zabawmy się 3 i tutaj macie, ta lokalizacja jest tutaj, koło takiego domku tu. To jest w Paleto Bay i ta misja jest, o tutaj taka jakby, taka łapka, takie malowidło, nie? Czekajcie, bo nie mogę wychwycić. O, to jest taka rączka. O, rączka na drzwiach, bardzo łatwo znaleźć. To jest za tym, w zajeździe takim, przy takim. O, żeby wam najłatwiej pokazać, to jest o tutaj, patrzcie. Jedziecie i tu jest taki wielki facio, patrzcie. To jest taki wielki facio, widzicie? Najłatwiej wam pokazać. Dobra ekipa, żeby znaleźć ostatnią część łupu, to będzie kilka lokalizacji, 5 lokalizacji z tego, co się nie mylę. I pierwsza lokalizacja jest tutaj, na torach. Tutaj macie misję... wyścig kaskaderski pod tytułem Gardło Gando. To jest tutaj na torach. O, tutaj macie lokalizację taką konkretną. Tutaj macie, o, to jest na torach. Tu. Tutaj macie taką rampę jeszcze. To jest na torach przy autostradzie. Pokażę wam. O, tutaj przy takiej autostradzie. Tu jest tunel. Patrzcie, tutaj jest tunel. Tu jest tunel. I tu jest, no, jak się jedzie do Paleto Bay, tutaj macie, tu powinna być taka furgonetka, coś takiego, no coś takiego, takie, no, powinno, będzie wam trząść się ekran, kontroler, zależy na czym gracie, więc, no. Dobra ekipa, więc kolejna już, druga tajna lokalizacja to jest tutaj, no, skoki spod okna, to jest bardzo, bardzo powszechna lokalizacja, bo tu mamy wiatraki, to jest, o, tu jest mapa, tu są wiatraki i to jest tutaj, gdzie jest taki kwadrat, takie kółko, czyli tu jest silos. Ta lokalizacja jest tutaj koło tego silosa i to powinno być tutaj w tym miejscu, gdzie stoję, ale ja nic, niestety nic nie mam, więc polecę do kolejnej lokalizacji. Oczywiście wam pokażę też wszystkie lokalizacje, gdzie możliwe jest to do znalezienia, więc u mnie wszystkie najlepsze materiały, więc zostawcie suba, łapy w górę, udostępnijcie to wszędzie i widzimy się już w kolejnej lokalizacji, mam nadzieję, że nie trafionej. Dobra, jesteśmy już w kolejnej lokalizacji, to jest koło Human Labsa, tu jest Human Labs, a to jest takie skrzyżowanie torów, tutaj patrzcie. Tu macie od takich skrętów tutaj, o, tu jest tu, pod mostem i ja mam taką furgonetkę, patrzcie, mam furgonetkę, magiczna, patrzcie.
Mam furgonetkę i to jest tak jakby tasaki, wszystko, nie? To i kolejne 5 tysięcy. I mam ślady 5 na 5. Ale oczywiście wam pokażemy większość lokalizacji. Jeszcze dwie lokalizacje mi nam zostały do pokazania. Dobrze mówię, Czarny? Dobrze mówię. Jeszcze dwie lokalizacje musimy pokazać widzom, gdzie możecie mieć furgonetkę. No to były trzy możliwe, ale są jeszcze dwie, gdzie może to być, więc... Dobra ekipa, a więc ostatnia, przedostatnia ciekawostka powinna być tutaj, gdzie stoi ten murzyn, patrzcie. W czarnym garniturze. Tutaj powinna być ta część, ale jej nie ma, bo ja już ją znalazłem. Co to jest? Aha. Chłopie! Właśnie zrobiłem kolejne poboczne zadanie. I dostałem revolver, patrzcie, dostałem revolver ekipa. Zobaczcie, zrobiłem poboczne zadanie. Chciałem wam o tym na końcu wspomnieć, ale to jeszcze wam wspomnę na końcu, gdzie, jak to się powinno zrobić, więc spokojnie, więc lecimy do ostatniego miejsca, ostatniej lokalizacji. Dobra ekipa, więc ostatnie miejsce jest tutaj, gdzie stoję. O tutaj, patrzcie, gdzie stoję. To jest randomowe miejsce, tutaj macie tą rzekę, gdzie uciekacie na Pacyfiku, to jest ten most. I to jest tutaj, tutaj uciekacie przez Pacyfik i tutaj macie misję, tutaj macie taką misję... zgubieni kontra potępieni, prościutko od tej misji na przekór idziecie tutaj i będzie furgonetka. Dobra widzowie, a więc jak widzicie, mam już swój revolver i dostałem 50 tysięcy. Jak zabiję 50 osób z tego revolvera, przeciwników, albo byle kogo, to dostanę kolejne 200 tysięcy, więc mamy 250 tysięcy. I jak widzieliście, jak znajdziecie wszystkie 5 części, to w przeciągu od 21 do 5 rano, jak będziecie sobie chodzić po Sandy Shores, najlepiej gdzieś na lotnisku Trevora, bo tam jest najłatwiej go zabić. Będziecie sobie chodzić i nagle was zaatakuje taki psychopata jak ja zabiłem go. Widzieliście przed chwilą na tamtej ciekawostce, że mnie zaatakował. Bardziej zaatakował ninja, więc spokojnie, miałem żywą tarczę. Ja go po prostu zabiłem i dostałem revolver i dostałem 50 tysięcy. Teraz wystarczy, że zabiję 50 osób z niego, 50 przeciwników, albo 50 botów, albo 50 osób, byle kogo 50, prawda? Zabiję 50 osób właśnie z tego revolvera, to dostanę kolejne 200 tysięcy, czyli razem 250 tysięcy. Więc jak wam się odcinek podobał, to zostawcie suba, łapy w górę, bo takich odcinków będzie coraz więcej, takich właśnie ciekawostkowych, jakieś zarabianka. W ogóle bardzo dużo tematyki GTA właśnie się pojawi na moim kanale, więc zostawcie suba, łapy w górę, trzymajcie się i cześć. Siema, siema. Ekipa, taka mała szybka notka, jak chcecie zrobić szybko te 50 kili, to polecam wam iść na tryb adwersarza walka o przetrwanie. I tu patrzcie, te kile to wam same wpadają, widzicie? Same wam wpadają. Już macie tak, już mam 10 zabójstw, jeszcze tylko 40, przed chwilą macie notkę. Więc proszę was, zostawcie suba, łapę w górę. Pamiętajcie, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo czym więcej łapek w górę, ten materiał trafi do większej ilości osób. Więc tak z 5000 łapek w górę dobijemy, co nie? Ja w was wierzę. O, muszę sobie przekąskę zjeść. Cześć!